28 czerwca. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i pozdrawiam Was z parafii ewangelicko-augsburskiej z Nowego Sącza. Drodzy, poniedziałek 28 to szczególny dzień. Nie tylko rozpoczynamy tydzień, ale również dzisiaj rozpoczynamy czas wakacji. Rozpoczynamy czas urlopu. I ten czas również chcemy poświęcić naszemu Stwórcy, naszemu Ojcu. Chcemy również dzisiaj wsłuchać się w Boże Słowo, które jest zapisane w książeczce z Biblią na co dzień. Prorok Malachiasz w 3 rozdziale, 17 wierszu tak pisze: będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. A list apostoła Pawła do Efezjan w 1 rozdziale, 5 wierszu niesie takie słowo: przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Drodzy, ten czas, który rozpoczynamy w poniedziałek 28 czerwca, to czas, jak już powiedziałem, wakacji, urlopów, wyjazdów. To czas, w którym będziemy nie tylko odpoczywali, ale też często martwili się o to wszystko, co ze sobą zabieramy. Dzieci. Dzieci również, mam nadzieję, pojadą z nami i będą podczas tych wycieczek, urlopów również odpoczywały i były szczęśliwe. Dzieje się tak dlatego, że my o nich myślimy jako rodzice, jako opiekunowie, jako dziadkowie, jako ci wszyscy, którzy są za nie odpowiedzialni. Drodzy, i my możemy czuć się bezpiecznie, bo nasz Stwórca, ten, który ukształtował nas z prochu ziemi, jest za nas każdego dnia odpowiedzialny. Każdego dnia chce, abyśmy potrafili wypocząć. I te dzisiejsze słowa są taką nadzieją, są takimi słowami, w których odnajdujemy najważniejszą rzecz, którą dla nas przygotował nasz Stwórca. Możemy nazywać się synami, córkami naszego Stwórcy. Możemy być tymi, którzy będą chronieni każdego dnia. Każdego dnia będzie błogosławieństwo, jeśli tylko będziemy ufać naszemu Stwórcy. Księgi prorockie Starego Testamentu zapewniały lud izraelski, że wtedy, kiedy on będzie przestrzegał prawa, przestrzegał Bożych przykazań, wszystkich nakazów, to wtedy Bóg będzie im błogosławił. Przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Przeznaczył nas dla siebie, dla synostwa. To najwspanialsza obietnica, która może być nam dana. Bo wiąże się ona z tym, że nie tylko będziemy tu i teraz chronieni przez naszego Stwórcę, ale przede wszystkim ta obietnica zapewnia nas, że On będzie z nami od początku do końca. On przeprowadzi nas z życia w życie wieczne. Zaufajmy Mu w ten czas rozpoczynających się wyjazdów i urlopów.
bo jesteśmy Jego dziećmi. Dziećmi, które ukochał, które każdego dnia prowadzi, którym każdego dnia objawia swoje ojcowskie oblicze. Oblicze pełne miłości, nadziei. Zrozummy to, że On troszczy się każdego dnia o mnie i o ciebie. I daje nam pewność, że jeśli z Nim każdego dnia będziemy rozpoczynali ten dzień, On będzie nam błogosławił, strzegł i prowadził. Drodzy, życzę Wam wszystkim w tym nadchodzącym czasie urlopów, wyjazdów, Bożego błogosławieństwa. Niech Pan będzie z Wami. Niech Was prowadzi i strzeże każdego dnia.